siempre, siempre te lo siempre. Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń. Tato. Myślałam, że nigdy sobie nie pójdą. Było aż tak źle? Mama i siostra są w porządku, ale jego nie znoszę. Na dodatek posadziłeś nas koło siebie. Zapomniałem mu coś dać. Kolejny prezent? Przekaż mu to w poniedziałek. Jak to? W poniedziałek wracam do szkoły? Kolejny nowy rok spędzę bez ciebie? Mówiłem ci, że muszę wyjechać. Nawet jutro mi coś wypadło. Jak zawsze. Ale w Sylwestra? Nie kłóćmy się. Weź. Miguel poprosił cię o pieniądze? Aż tyle? Na co? Nie powiedział. Ale wiem, że to coś pilnego. On ci okrada, nie widzisz? Dosyć, nie chcę o tym mówić. Miguel to dobry chłopak, ufam mu. Przekażę. Śpij dobrze. Jeśli chodzi o nowy rok, nie martw się. I tak miałam wyjechać i to daleko stąd. Z przyjaciółmi, nie z tobą. Do widzenia. Wesołych świąt. Przebierz się w piżamę, przyjdę do ciebie. Ja też się już położę. Poczekaj, porozmawiamy. Usiądź. Czy to nie dziwne, że pan Colucci cię nie rozpozna? Byłeś synem jednego z jego wspólników. Czemu miałbym nie pamiętać? Mimo wszystko dziwi mnie, że nie kojarzy cię z ojcem. Tacy są ludzie. Wykorzystują innych i nic więcej ich nie obchodzi. Jutro pójdę się dowiedzieć, co z ojcem Nico. Dobrze. Czek. Co się stało? Nic. Dobranoc. Co słychać? Kiepsko wyglądasz. Już pobawiłeś się z dziećmi? O, odczep się. Nim zapomnę.
za tamtą przysługę. Daj spokój, nie dlatego to zrobiłem. Weź, zasłużyłeś sobie. Zrobiłeś, co do ciebie należało. Idę do łazienki. Przyda ci się. Jedzie od ciebie. Zamknij się. Co to za forsa? Wygrałem zakład. Może i my się założymy. To moja specjalność. Chodź. O jakiej sumie mówimy? 1200 pesos. 1200? Zostaw. Oddaj forsę. Co z tobą? Nie licz ich i daj mi spokój. Spałam w makijażu. Dostanę zmarszczek. Przestań. Ten prostak Miguel chce okraść mojego tatę. Nie rozumiem dlaczego. Dzwoni Miguel. Nie zastał swojego ojca, więc chcę mówić z tobą. Dziękuję. Cześć. Posłuchaj uważnie. Twój tata miał mi dać czek, ale nie wiem, czy to zrobił. A ja zapomniałem mu przypomnieć. Masz go? Tak. Ale zapomnij o nim. Jak to? Po co ci pieniądze? Tylko daruj sobie bajeczki o operacji ojca Nico. Nie uwierzę w to. Proszę, zawiadom Robertę. Mam jej komórkę, a u Lupity nikogo nie ma. Mam zadzwonić do Roberty? Poszalałeś? Nie jestem twoim posłańcem. Żegnam. Wariatka. Ojciec Nico jest operowany? Ty też wierzysz w te bzdury? Na dodatek, chciał, żebym zadzwoniła do Roberty. Daj spokój. Ja mogę zadzwonić. Mam jej numer. Nikt nie będzie do niej dzwonił. Tym bardziej, że to wszystko kłamstwa. Masz siedzieć cicho. Zastanawiam się, co zrobię ze swoimi euro. Masz tylko jeden temat? Bo jestem młody. Przede mną przyszłość i nowe pomysły. Głupek. Miałeś zostać u rodziców. Wolałem wrócić. Zanudziłbym się na śmierć. Co dostałeś w prezencie? Takie tam. Nic ważnego. Nie? Rodzice Giovanniego zaprosili mnie na kolację. Nie są moimi rodzicami. Wyluzuj. Było bardzo fajnie. Ile razy mam powtarzać, żebyś jego nie zostawiał? Może teraz zrozumiesz. Zostaw moją gitarę. Oberwiesz. Wcale nie żartuję. Zobaczymy, kto będzie górą. Uspokójcie się. Jesteś naćpany? Widziałeś go? Joaquin. Wyglądał, jakby coś wziął. Masz rację. Myślisz, że w szkole są narkotyki? Jak wszędzie. Nie podoba mi się, że Tomasz się z nim zadaje.